Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Dzieci, siadajcie i posłuchajcie o Kajtusiu. Nasz Kajtuś miał wtedy 3 lata. Opowieść ma tytuł Kajtuś w kąpieli. Kajtek, wanna czeka. Mówię serio, nie będziemy się bawić w chowanego. Kajtuś nie lubił się kąpać. Gdzie on jest? Ciekawe, gdzie mógł się ukryć. Gdzie jest Kajtuś? A kuku! Mam cię. Chodź ze mną, pora się umyć. Nie, mamo! Nie chcę się kąpać! Za gorąca! Poczekaj. Ojej, mamo! Teraz za zimna! Oho, dokąd to mój szkrawek biegnie? Chcę się teraz pobawić. Pobawisz się później. Najpierw się wykąpiesz. Musisz być czysty. Ja wcale nie chcę być czysty. Nie. Nie lubię się myć. Zrobimy pianę? Nie. Nie bój się, nic ci się nie stanie. Bąbelkami można się dobrze bawić. Machaj rączką. Widzisz, jaka to fajna zabawa? Nagle Kajtuś postanowił przynieść swoją kaczuszkę. Pamiętał, że zostawił ją w pokoju Ruzi. Ojej, znowu wyszedł. Kajtek, wracaj mi tu zaraz. Moja kaczuszka! Kaczka zrobi bąbelki, dużo bąbelków. Ogromnych bąbelków. Tatek może zrobi więcej. Kajtuś przekonał się, że w wannie też można wspaniale się bawić. Odkrył, jak się robi bąbelki. Hej, widzicie? Umiem robić tyle bąbelków! Hej, gdzie nasz Kajtuś? Tu jestem! To ja! Gdzie moja kaczuszka? Nie bój się, kaczuszko, zaraz cię uratuję! Kajtuś odkrył, że w wannie można się chlapać. O, wychodź, synku, mama cię wytrze. Jeszcze nie! Jeszcze chcę się bawić w wannie! To dobrze, bo jutro też będziesz się kąpał, obiecuję. Tak, ja i kaczuszka i zrobimy dużo piany. I w ten sposób Kajtuś polubił kąpiel. Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie, Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria, Jerzy Eusebiusz.
już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Poskładałam już pranie i teraz, dzieci, mogę wam poczytać ulubioną książeczkę. Co dzisiaj porabiał nasz Kajtuś? Kolejna historyjka ma tytuł Kajtuś się ubiera. Mama Kajtusia postanowiła zrobić wielkie pranie. I Kajtuś też był bardzo zajęty. Pomagał jak umiał. O, gdzie są drzwi? Nie mogę się z tobą bawić, Gilbercie. Mamo, zobacz, co przyniosłem. Dziękuję ci, synku. Jaki z ciebie duży chłopiec. Kajtuś był bardzo dumny, że pomagał. Sprawiało mu to przyjemność. Ej, mamo, patrz na mnie. Synku, może teraz idź do siebie, żeby się ubrać. Kajtuś pomyślał, że skoro jest dość duży, żeby pomagać przy praniu, będzie też umiał sam się ubrać. Był tylko jeden kłopot. Wszystkie swoje ubrania zaniósł na dół i nie miał co włożyć. Och, nie! Kajtusiu, cicho, obudzisz Ruzię. Dlaczego chodzisz w samych majtkach? Nie mam żadnych ubrań! O! Och! To niemożliwe! Masz mnóstwo ubrań! O raju, masz rację! Już wiem! Pobawimy się w coś! W przebieranki! Nie mogę jeszcze nosić ubrań dla dorosłych! Dlaczego? Jestem za mały! Zaraz to sprawdzimy! Proszę bardzo. Pasują w sam raz. Pan będzie uprzejmy, ser, przymierzy ci jeszcze i to. Ale łaskocze. Dasz mi jeszcze do tego czapkę? Pokaż lustro, pokaż lustro. Poczekaj, jeszcze coś by się przydało. Dżentelmen w każdym calu. Wiesz, podobają mi się te wąsy. I kto powiedział, że jesteś za mały na dorosłe ubranie? Hurra! Kajtusiu, jak ty się przebrałeś? Cóż to za przystojniak. Koniecznie muszę wam zrobić zdjęcie. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Thank you.
już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajkuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajkuś, 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 och Kajkuś. To ja! Kto chce posłuchać opowieści? Wy też lubicie misie przytulanki? Dzisiejsza historyjka ma tytuł Misiowa koszulka Kajtusia. Misiu, ty siadaj tutaj. Uważaj, jedzie! Kaczka, kaczka, kaczka! Rusia, bawić się! Zgoda! Nie! Kajtuś nie wierzył własnym oczom. Ruzia miała na sobie jego ulubioną koszulkę. Oho, oho, oho. Mamo, mamo! Co się stało, synku? Ruzia nosi moją koszulkę z misiami! Ty już z niej wyrosłeś, dlatego dałam ją twojej siostrze. Nieprawda! Wcale nie jest dla mnie za mała! Jest moja! Kochanie, zdejmij ją na chwilkę. Koszulka w misie? Na razie włożysz swoją z myszkami, dobrze? Och, widzisz? Właśnie, że nam nie pasuje. O, jest w sam raz. Cieszę się. O. Przestań! Biedny Kajtuś! Od leżenia na dywanie swędział go brzuszek, bo koszulka go nie zakrywała. Może naprawdę była za mała? Ale Kajtuś miał już pomysł. Postanowił przykleić ją do spodni. Wstręt na taśmę! 3 metry! Kajtusiowi było smutno. Zrozumiał, że nie da rady dłużej chodzić w tej koszulce, ale nie chciał się z nią rozstawać. Kajtusiu! To ty, kiedy dostałeś koszulkę z misiami. Ślicznie wyglądałeś. Miałeś 2 lata. Byłem taki mały i wtedy ją dostałem? Przepraszam, że nie spytałam cię, czy mogę ją oddać Ruzi. Nie pomyślałam, że ona jest dla ciebie aż taka ważna. Kajtuś lubił swoją koszulkę, ale wiedział, że ostatnio urósł i już nie może jej nosić. Może schowamy ją gdzieś, żebyś ją miał na pamiątkę. Oddam ją mojemu misiowi. Dobry pomysł. Misiu, pięknie wyglądasz w nowej koszulce. Misiu, koszulka. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Thank you.
już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Chcecie dziś posłuchać o Kajtusiu? Ciekawe, co on ostatnio porabiał. Opowieść ma tytuł Kajtuś poznaje okolice. Kajtuś bardzo lubił jeździć szybko swoim nowym rowerem i głośno trąbić. Hej, to moje ciastka! Uch. Mamo, wiewiórka zjadła moje ciastka! Mamusiu, ty śpisz? To jeszcze nie noc! Cześć, Kajtek! Cześć, Sara! Kajtuś nigdy sam nie oddalał się od domu, ale zawsze go to kusiło. O! Ha! Jeszcze nigdy nie stał w ubraniu pod wodą. Był zadowolony, że nikt nie mówi mu, co ma robić. Kajtuś skakał jak królik aż do następnego zakrętu. Postanowił, że całkiem sam zwiedzi swoją okolicę. O! Nie bój się, to grzeczny piesek. Kajtuś był wystraszony. Dokąd idziesz? Chodzę sobie i poznaję okolice. Lubię sam spacerować. Jesteś odważny. Idź tędy, to wrócisz do swojego domu. Kajtuś zaczynał się denerwować, że odszedł tak daleko od swojego domu. A jeśli się zgubi? Jeśli znowu natknie się na dużego psa? Jeśli zaatakuje go wielkie ptaszysko? Cześć, mały. Ja cię znam. Ty jesteś Kajtuś. Widziałam, jak szedłeś z mamą i z tatą. Kajtuś wiele razy widział, jak ta pani rozmawiała z jego mamą. Szedłeś aż tutaj całkiem sam? Zobacz, kto mnie odwiedził. Chcesz ją podtrzymać? Ojej, łaskocze! Biedroneczko, biedroneczko, leć do nieba. A ty, Kajtek, chyba powinieneś polecieć do domu. Ale najpierw dam ci coś smacznego. O, papa, biedroneczko! Dziękuję. Ta pani była bardzo miła. Kajtuś był zadowolony, że odprowadziła go do domu. Cześć, mamo! Wróciłem! Skąd to masz, synku? Dała mi to jedna pani, o tak! A, no tak, znam ją. Tylko co ty tam robiłeś? Kiedy spałaś, postanowiłem pozwiedzać sobie okolice. Naprawdę? I bawiłem się wodą, grałem w klasy, spotkałem psa i bardzo groźnego kruka. Nie bałeś się? Tylko troszeczkę. O, myślę, że powinieneś trochę podrosnąć, zanim znowu wybierzesz się gdzieś sam. Wersja polska, GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Thank you.
Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że kajtuś, 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 och kajtuś. To ja! Zaraz, zaraz, a gdzie pochowały się te dzieci? Pora na czytanie! No to zobaczymy, co też kajtuś dzisiaj porabiał. No proszę, opowiadanie ma tytuł Kryjówka Kajtusia. Wszystko działo się wtedy, kiedy mama i tata wyjechali na kilka dni, a Kajtuś i Ruzia zostali z babcią i dziadkiem. Kajtek, gdzie jesteś? Odezwij się. Nie wiem, nigdzie go nie widzę. Może się schował. Rozejrzyj się. Proszę, proszę. I co my tu mamy? Czy to przypadkiem nie Kajtuś? Dziadku, dziadku! Co ty robisz w tej szafce? Utknąłem! Poczekaj, zaraz wyjmę te pudełka. Zabiorę te rzeczy i już mogę wyciągnąć tego szkraba. Dziadek! A teraz powiedz mi, co ty tam robiłeś? Chciałem się schować w jakiejś kryjówce. Chciałeś się schować w jakiejś kryjówce? To mi coś przypomina. Kajtuś był ciekawy, o czym dziadek pomyślał. Dasz słowo, że to będzie nasz sekret? Daję słowo. Mogę ci pokazać o wiele lepszą kryjówkę. W ogrodzie. Chcesz zobaczyć? Jestem pewien, że to było to drzewo. Skoro nie ma jej po tamtej stronie, musi być po tej. O! Śmiało, zajrzyj tam. I co? To najlepsza kryjówka na całym świecie, wiesz, dziadku? Dziękuję, dziękuję. Latarkę możesz zatrzymać. A, naprawdę? Kochanie, pora spać. Zaraz do ciebie przyjdę. Kajtek, Kajtek, Kajtek! Nie, nie możesz ze mną iść. To była tak wyjątkowa kryjówka, że Kajtuś nie chciał nikomu o niej powiedzieć. Kajtek, jesteś tam? Wyjdź stamtąd. Niedługo przyjadą rodzice, żeby cię zabrać do domu. Tak, tak, tak. Nie chce mi się wierzyć. Co to jest? O! Skąd to masz, synu? To była moja zabawka, kiedy byłem małym chłopcem, takim jak ty. A ja byłem tatą, takim jak twój tata. Czyżbyś ją znalazł w mojej kryjówce? Odtąd to będzie twoja kryjówka. Tak! Wersja polska, GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Euzebiusz. Thank you.
Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Macie już dość zabawy? A może chcecie posłuchać o Kajtusiu? Ciekawi jesteście, jakie Kajtuś miał urodziny? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Urodzinowy prezent Kajtusia. Kajtuś miał urodziny, więc mama postanowiła upiec mu tort. Jestem pewna, że nie będziesz chciał wylizać miski. Jak to nie? Bardzo chcę. A, ja tylko żartowałam. Nie, nie. Tort urodziny! Mamada, 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 mamada. Synku, Ruzia też lubi wylizywać miskę. Tato! Och, wydawało mi się, że Kajtuś miał podzielić się z Ruzią. Kajtuś powiedział wszystkim, że chce dostać w prezencie wyjątkowego dinozaura. Ale babcia nie przyniosła dinozaura, tylko sweter. Nie podoba ci się? Ależ bardzo mu się podoba. O, przyszli goście. Hurra! Leon, Klementynka! Wejdźcie, zapraszam. Nie ruszaj się, wytrzymaj jeszcze chwilkę. Prawie skończyłem. Śmiesznie wyglądam, tato. Miau. Wszystkiego najlepszego, Kajtusiu! 100 lat! 100 lat, Kajtusiu! Wszystkiego najlepszego! Jej! Najlepszego, synku! Zdmuchniesz świeczki, kochanie? Mhm. Najpierw pomyśl życzenie. Powinieneś pomyśleć życzenie. Kajtuś miał tylko jedno życzenie. Marzył o dinozaurze. Tort był pyszny, ale Kajtuś nie mógł już więcej zjeść. Prezent dla naszego synka. O! Właśnie o takim dinozaurze marzyłem! Dziękuję! O! Jakiś czas później mama przyniosła lody. Ruziu, zobacz, co zrobiłaś! Ojej! Na nim też jest dinozaur! Kajtuś marzył, żeby mieć dinozaura, a teraz miał aż 2! Ojej! To były moje najlepsze urodziny! Wersja polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Euzebiusz. Do, 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 do.
Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Babciu, poczytasz nam książeczkę, tę o Kajtusiu? Ciekawe, co dzisiaj robił Kajtuś. Opowieść ma tytuł Kajtuś i Gilbert. Zobacz, Gilbercie. Na tym obrazku jest kotek. Już mi się nie chce rysować. Chciałbym się z kimś pobawić. Tuziu? Kajtuś szukał towarzystwa do zabawy, ale wiedział, że nie powinien budzić Różyczki. Kajtuś! Ś! Wiesz, że nie wolno jej budzić? Tato, nudzę się. Nie mam z kim się pobawić. Poczekaj, synku. Ruzia musi się wyspać. Później się pobawicie. Kajtuś nie chciał czekać. Chciał się z kimś pobawić teraz. Pobawisz się ze mną, Gilbercie? Kajtuś natychmiast wymyślił inną zabawę. Zaraz wracam. Kajtuś wiedział, że historyjka o psie raczej nie spodoba się Gilbertowi. Ale o myszkach na pewno chętnie posłucha i o ptaszkach też. Mam książeczkę i poczytam ci o dzielnej myszce, która nazywała się Mysia. Pewnego dnia Mysia miała koleżankę i ona nazywała się Musia. I pewnego dnia Mysia i Musia... Gilbercie, zobacz, jaka to słodka myszka. Gilbercie, patrz tutaj. Wiem, w co się pobawimy. Bardzo ładnie. Tatuś zabierze cię na spacerek. Uważaj, popraw tam w rogu. Ja i Gilbert bawimy się w dom. Ja jestem tatusiem. Słuchaj, czy Gilbert lubi ludzkie zabawy? Ludzkie zabawy? Ty na przykład nie lubisz bawić się jak maluszki. Bo już nie jesteś maluszkiem, prawda? Tak. No widzisz? A Gilbert jest kotem, nie człowiekiem. Dlatego on woli kocie zabawy. Wiesz, jak koty najbardziej lubią się bawić? Tak. Wolisz kocie zabawy, prawda, Gilbercie? Miau. Łap, kotku. Miau. Teraz 2 kotki bawią się razem. Miau. Brrr. O, jakie mamy 2 miłe kotki. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torcha, Robert Kibalski, Andrzej Kudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Do 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 do.
Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 lata mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Babciu, poczytasz nam o Kajtusiu? Bardzo chętnie. Wszystko wydarzyło się, kiedy Kajtuś miał 3 latka. Opowieść ma tytuł Letnia noc Kajtusia. Kiedy ona do nas przyjdzie? Powinna być lada chwila. Chodź, babciu. Nie mogę się przecisnąć. Och, babciu, jesteś za duża. Kajtek i Gruzia najbardziej na świecie lubili zostawać ze swoją babcią. Cześć, dzieciaki! A co ty tam masz, Różyczko? Kiedy mama i tata wyszli, babcia bawiła się z Gruzią i Kajtusiem w najróżniejsze zabawy. Potem dzieci szykowały się do spania. Babcia usypiała Ruzię, czytając jej bajkę, a w tym czasie Kajtuś się mył i czyścił zęby. Potem położył się do łóżka i czekał, aż przyjdzie babcia, żeby i jemu poczytać bajkę. Babciu! Był sobie dzielny rycerz, który jeździł. Babcia czytała bajkę, a Kajtuś był coraz bardziej i bardziej senny. Dobranoc, papa. O, Gilbercie! Ała! Oh. Kajtuś zupełnie się obudził i nie mógł zasnąć, chociaż bardzo się starał. Próbował inaczej ułożyć poduszkę, ale nic z tego. Ponieważ działo się to latem, za oknem ciągle było jasno. Jak można było zasnąć przy takim świetle? Kajtuś próbował położyć się odwrotnie, ale i to nie pomogło. Ojej! Kajtuś za nic nie mógł usnąć i miał już tego dość. Kajtusiu, wszystko pomieszałeś. Trzymasz głowę tam, gdzie powinny być nogi. Babciu, nie mogę usnąć. Wcale się nie dziwię. Tak jasno jest u ciebie w pokoju. I nie wiem dlaczego. Nie masz zasłon? Gdzie one są? Ach tak, już pamiętam. Mama zaniosła je do pralni. Ale mam pomysł. Kajtuś był bardzo ciekawy, jaki to pomysł. Zobacz, zrobiliśmy nocne niebo. Teraz powinieneś usnąć. Dziękuję, babciu. Skoro to ma być nocne niebo, czegoś nam tu brakuje. Wiesz czego? Gaszy światło. Oj! Nocne niebo było tak piękne, że teraz bez problemu Kajtuś zapadł w sen. Polska, GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torhan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Euzebiusz. Do, 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 do.
chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś. To ja! Chcecie, żeby wam poczytać? Prosimy! Ta opowieść ma tytuł Kajtuś boi się psów. Zbuduje największy zamek na świecie. Gotowe. Kajtuś się przestraszył. Pies szczekał tak groźnie. Mamo! Mamo, mamo, mamo! Co się stało, synku? Ten pies, boję się go. Następnego dnia Kajtuś nie mógł się doczekać, żeby zostać u babci, ale ani mama, ani Kajtuś nie wiedzieli, że akurat tego dnia babcia zaopiekowała się szczeniaczkiem sąsiadów. Dziś jest u mnie wyjątkowy przyjaciel. Chcesz go zobaczyć? Tak, chętnie. O! Kajtusiu, nie ma się czego bać. To mój wyjątkowy przyjaciel. On na pewno z przyjemnością cię pozna. Nie! Oj, dlaczego? To tylko słodki szczeniaczek. Chodź ze mną, zobaczysz go. Daję słowo, że nic ci nie zrobi. No dobrze. I widzisz, to tylko mały szczeniak i jest bardzo przyjazny. Tak, babciu. Ale skoro się boisz, zamkniemy drzwi, żeby do ciebie nie przyszedł. Dobrze. Kajtuś ciągle trochę się bał, chociaż wiedział, że szczeniak jest zamknięty w kuchni. O! Wszystko w porządku. O, wiesz, jaki mam pomysł? Poczytam ci książkę o psach. Był sobie maleńki Kajtuś piesek, zawsze lubił, kiedy babcia czytała mu książki. I coraz bardziej ciekawił go szczeniaczek, który popiskiwał w kuchni. On szczeka! Powinniśmy zobaczyć, co on chce, nie uważasz? Może jest głodny? Grzeczny piesek, tak, kochany. Jesteś głodny? Smakuje ci to, prawda? Kajtuś ciągle trochę się bał. Ale jeśli piesek nie pogryzł babci, to może i jemu nic nie zrobi. Z czego się śmiejesz, skarbie? Wygląda jak taka jedna zabawka Ruzi. Widzisz, Kajtusiu, on chce się z tobą zaprzyjaźnić. Jak macha ogonkiem, to znaczy, że cieszy się na twój widok. Daj mu rączkę, przywita się z tobą. Widzę, ale że masz nowego przyjaciela. Cześć, piesku. Coś podobnego. Szczeniaczek wcale się nie bał Kajtusia. Był miły, przyjazny i chciał się bawić. Przynieś, piesku. Dobry piesek. Łap. Idzie piesek. Pieski są bardzo miłe. Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chud, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.
chce się wam, możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Wiecie, jaka to pora? Pora na opowieść o Kajtusiu. Siedzicie? To posłuchajcie, co on dzisiaj robił. Chyba spotkał jakieś zwierzątka. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś idzie do zoo. Witam! Zapraszam do zwiedzania zoo. Jestem Zoja. Pokaże nam pani te wszystkie zwierzęta? Oczywiście! Zobaczysz, jakie to ciekawe, bo wiele z nich ma teraz dzieci, czyli młode. Zaczniemy od maleńkich wilków. Małe wilki? Naprawdę? Och! Widzisz te maleństwa? Tylko noski wystawiły. Powiedz, żeby wyszły. Chcę je zobaczyć. One dopiero wczoraj się urodziły i nie odstępują swojej mamy. A ja tak chciałbym je zobaczyć. Wiesz, Kajtuś, że one przez całe życie zostają z rodzicami? Czy wszystkie maluszki cały czas są przy swoich mamach i tatusiach? Nie, skąd? Większość z nich opuszcza rodziców, kiedy są starsze. Zobaczymy teraz inną rodzinkę? Tak, dobrze. Kajtusiowi podobało się, że zwierzęta też mają swoje rodziny. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Spodziewam się, że są w swoim domku. Wątpię, czy uda się nam dzisiaj je zobaczyć. A poczekaj, może dopisze nam szczęście. O, ale ogromny. Jest chyba taki duży jak dinozaur. Dinoar, dinoar, dinoar. Wiesz, Kajtusiu, ten nosorożec to nie jest on, tylko ona. I też ma dzieci. Naprawdę? Małe nosorożce? Oczywiście, synku. Nawet duże zwierzęta mają dzieci. Zobacz, zobacz, dziecko nosorożec. Chociaż nie ma futerka, jest słodki jak cukierek. O, tutaj są wydry, moje wydry. Najbardziej je lubię. Tego chłopca przywieziono do nas, kiedy był dzidziusiem. Czy on też ma rodzinkę? Niestety nie. Otóż jego mama nie żyje. Jego mama nie żyje? Jak on sobie poradzi? Pomagamy mu. I wiesz, ponieważ nie ma mamy, która by go wszystkiego nauczyła, my staramy się ją zastąpić. Uczymy go, jak pływać i zdobywać jedzenie. Pierwszy raz w życiu Kajtuś widział żywą wydrę morską. Czy moglibyśmy ją zabrać z nami do domu? Ależ nie, to niemożliwe. Jest już gotowa, żeby wrócić do oceanu. Z czego się śmiesz, synku? Ten szympans wygląda jak dziadek. Rzeczywiście, jest bardzo podobny do dziadka. Ale wiesz co? Tamten maluch jest trochę podobny do ciebie. Idzie się z nami przywitać. Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gartner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torcha, Robert Kiwalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4.
na książeczkę. O czym nam dzisiaj poczytasz? No, zaraz zobaczymy. Co teraz porabia nasz Kajtuś? Dzisiejsza opowieść ma tytuł Deszczowy dzień Kajtusia. Kajtusiu, idziemy na spacer, ale pada deszcz i trzeba się dobrze ubrać, żeby nie zmoknąć. Ach! Będę skakał po wszystkich kałużach. O, coś tu nie pasuje. Proszę, pomogę ci włożyć. Nie trzeba, ja sam dam radę. Udało mi się! Brawo! Pomóc ci zapiąć guziki? Możemy iść. Kajtuś zapomniał o czymś bardzo ważnym. Mamo! Tak, kochanie? Muszę jeszcze iść do łazienki. Czekam na ciebie. Kajtuś bardzo się spieszył, ale po drodze coś przykuło jego uwagę. Uważaj! Kajtuś! 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 Tatuś? Co ty tutaj robisz? Ja miałem iść do łazienki. Ojej, ja już muszę iść. Naprawdę muszę. Szybko. O. Mam samolot! Mogę obejrzeć twój samolot? Samolot właśnie ląduje na lotnisku, dobrze? Będzie na ciebie czekał, kiedy wrócisz. Przypadkiem nie zapomniałeś o mamie? Mama! Zapomniałem! Czy mama jeszcze czeka? Kajtuś pobiegł szybko do mamy i zobaczył, że mama właśnie odwiesza płaszcz na miejsce. Mamo, jestem tutaj! Nie wychodzimy już nigdzie! Ależ nie, wychodzimy! Tylko zobacz! Świeciło słońce, więc płaszcze nie były potrzebne, ale dalej było jeszcze mnóstwo kałuż. Ten najpierw, a tamten na drugą nogę. Mamo, ty chyba o czymś zapomniałaś. Hurra, kałuże! Mamo, zobacz! Wiem, że dobrze się bawisz, ale teraz musimy iść po zakupy. Ojej. Wiesz, jaki mam pomysł? Możemy zostawiać ślady, idąc do sklepu. Zobacz. O tak! Wersja polska GMC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, Kajtuś.
dzieci. Poczytam wam książkę. Kiedy Kajtuś miał zaledwie 3 latka, pierwszy raz pojechał nad morze. Dzisiejsza historia ma tytuł Kajtuś nad morzem. Rodzice Kajtusia postanowili wybrać się na wakacje. To była ich pierwsza wyprawa nad morze. Nad morze, nad morze, musimy zobaczyć morze. Kajtuś, Luzia, słyszycie to? Co to jest? Tak właśnie szumi morze. Jesteśmy na miejscu. Kajtuś był bardzo przejęty. Nie mógł się doczekać, kiedy będzie na plaży. Synku, ale słońce jest bardzo ostre. O! Dlatego posmaruję cię kremem z filtrem. Nie, to łaskocze! O! Pa, pa! Parasol, będziesz w cieniu. Jaki ładny widok. Kto idzie ze mną do wody? Ja idę, ja idę! Kajtuś jeszcze nie umiał pływać, a więc mocno trzymał tatę za rękę. Och, jaka zimna! O, trzeba się najpierw przyzwyczaić. Kajtuś zawsze lubił pikniki, ale piknik na plaży był najlepszy ze wszystkich. Na kanapce był piasek. Mamo, zobacz! Hej, to moja kanapka! Cześć! Kajtuś poszedł za tym dziwnym krabem, noszącym swój dom na grzbiecie. Aż dotarł do wody i zobaczył w niej pełno morskich zwierząt. Była tu rozgwiazda, konik morski i małże. Ała! Kto mi pomoże budować zamek z piasku? Ja chcę, ja chcę! A ty sio! Rusia, patrz! Najpierw tak, a potem tak. Mamo, tato, widzicie? Słońce zaszło. Pora do domu. Mój zamek. Trudno. Wrócimy jutro i zbudujesz sobie drugi zamek. Ale wrócimy tutaj jutro, pojutrze i pojutrze i pojutrze. Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz. Niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś
poczytać wam, dzieci? Co tutaj mamy? Dzisiejsza historia ma tytuł Nowe buty Kajtusia. Ach, ach! Gilbercie! Ach! Jest! Auć! Mam ci pomóc zawiązać sznurowadła? Nie. Moje nogi bolą. No tak, urosła ci stopa. Buty zrobiły się za małe. Trzeba kupić nowe. Na razie załóż kalosze. Od razu pójdziemy do sklepu z butami. Zwykle Kajtuś lubił wkładać kalosze, żeby chlapać się w kałużach. Ale dziś było słonecznie, więc wolałby pobiegać. Cześć, Sara! O, cześć, Kajtuś! Dokąd idziesz? Do sklepu kupić buty. Pościgamy się, jak będziesz je miał! Cześć! Cześć, Sara! Ja też chcę biegać tak szybko jak Sara. Chodź, synku. Kajtuś lubił przyglądać się butom w sklepie. Było tyle różnych rodzajów sandałów, damskich pantofli. I nawet butów do pracy. Ops! Są do biegania. Które ci się podobają, kochanie? Kajtuś nie mógł się zdecydować, który kolor był najładniejszy. Przepraszam, zanim wybierzesz kolor, zobaczymy, jaki masz rozmiar. Postaw stopę. To będzie rozmiar... Rozmiar 7. Mamo, mamo! Mam rozmiar 7! Naprawdę nóżka bardzo ci urosła. Powiedz, wolisz niebieskie czy żółte? Ja bym chciał... A może zielone? Zielone? Zapakuję kalosze do pudełka, żebyś mógł zabrać je do domu. Wybrałeś sobie naprawdę ładne buty. A co powiesz na moje? Najpierw powinnaś zmierzyć stopę. Moje stopy dawno temu przestały rosnąć. Sara, gonisz mnie? Pościgamy się! Cześć! Gonię, goń mnie! Wersja polska GNC Studio. Bohaterom głosów użyczyli Julita Kożuszek-Borsuk, Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Mirosława Niemczyk, Edyta Torchan, Robert Kibalski, Andrzej Chudy, Dariusz Błażejewski i inni. Dialogi polskie Dorota Brewińska. Realizacja i reżyseria Jerzy Eusebiusz.